Cześć, z tej strony Tomasz Daryszyński, czyli Muzotok. Witam Was na profilu Dzieje się w Polsce. Moim gościem jest Leski. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Tak oficjalnie. Cześć. Cześć. Leski wydał płytę, która leży przed nami. Nazywa się Miłość strona B. Miłość, dlaczego? Kropka strona B. A, kropka. No, kropka jest ważna. No bo sugeruję, że to jest coś po jakimś okresie, Konkretnie, kiedy spadają różowe okulary i kończy się okres demo. To najtrudniejszy okres się zaczyna w życiu, tak? I o tym jest płyta. Wiesz co, nie wiem, może na stronie C jest jeszcze gorzej? Albo lepiej. Nie, żartuję. Wcale nie jest o tym, że jakby strona B nie jest o tym, że jest gorzej, tylko myślę sobie, że strona B jest w ogóle sprawą indywidualną. No i ja tylko sugeruję w piosenkach, z czym się wiąże, no ale nie chciałbym tego interpretować, żeby nie spoilerować. Zostawiamy wam interpretację utworów na płycie Miłość, kropka, strona B. Są wideoklipy do dwóch utworów z tej płyty na YouTubie do obejrzenia. Opowiedz o nich. Pierwszy singiel, Skąd ten wir, w ogóle pierwsza piosenka, która otwiera album, która zadaje ważne pytanie. No a w kolejnych utworach szukam na nie odpowiedzi. Do pierwszego klipu zdjęcia i jakby scenariusz przygotował Jacek Kościuszko. No i można go już obejrzeć na YouTubie. Myślę, że nie ma co opisywać i opowiadać o tym, o czym dokładnie, o czym jest obraz. A drugi singiel, który się ukazał w tym samym dniu, w którym ukazała się płyta, czyli 8 czerwca, to utwór Skowyt, chyba najbardziej mroczna piosenka ze wszystkich. A mi się podoba ten pierwszy. Bardziej? Bardziej. Czyli wolisz, najbardziej. Wolisz słońce niż noc? No akurat nie, ale ten, bo jestem sową, ale muzycznie mi się podoba. Okej. Okay. No, mówiliśmy wcześniej tutaj poza protokołem, że lubisz takie brzmienia analogowe, nawiązujące do starej neohipisowskiej, no dzisiaj neohipisowskiej, ale wcześniej hipisowskiej muzyki. No to chyba wir rzeczywiście jest bliżej. Żeby było jasne, to Leski wydał, ukazała się płyta CD, ukazała się płyta winylowa i ukazała się kaseta, ale to oczywiście tylko bardziej na zasadzie, bo to do sprzedaży nie jest. De facto. Wiesz co, to nie jest do sprzedaży. Ale jest jako jeden z produktów. Nie jest to do sprzedaży, miał być to troszkę przejaw artystycznej nonszalancji i tego, żeby po prostu powrócić też fizycznie do tego analogowego świata, do którego się odnoszę również w tytule, no bo w ogóle tytuł się wziął z tego, że sobie pomyślałem, że z miłością to jest tak jak z słuchaniem muzyki na kasetach magnetofonowych. Żeby poznać całą zawartość, to trzeba przesłuchać obu stron i wtedy można... Nieźle kombinowałeś. Tak. No tak jest, no. Jakoś naturalnie wyszło, więc stwierdziłem, że skoro już tak, to idziemy dalej i wydajemy kasetę. Kaseta się pojawiła. Możesz się rozwinąć? Będzie można ją jakoś tam... Tak wygląda. Nie widzieli kasety? Będzie można ją dostać w jakiejś drodze, jeszcze nie wymyśliliśmy, jakim sposobem na Facebooku. Tak to wygląda. A, czyli zaglądacie na fanpage Leskiego? W ogóle zainteresowanie tymi kasetami przeszło moje oczekiwania najśmielsze. Ludzie zaczęli wysyłać zdjęcia swoich kaseciaków z samochodu, z domu, więc jeśli zabraknie, to deklaruję osobiście, że złożę wniosek w tej sprawie, żeby zrobić dodruk. I rozmawialiśmy wcześniej i wspomniałeś o tym, że mastering był odpowiednio przygotowywany do tych nośników. No tak, nie ma ściemy, nie jest to tylko jakiś tam PR-owy zabieg, tylko pełnowartościowa kaseta z szumami, które przecież lubimy i po prostu zawiera wszystkie piosenki w specjalnie przygotowanej wersji, bo to też trzeba powiedzieć, że każdy nośnik typu winyl, cedek i kaseta wymaga jakiegoś odrębnego podejścia, czyli masteringu. Ma inne wymagania. Na płycie masz wsparcie kilku muzyków? Kilku muzyków. No w ogóle jest bardzo wiele osób, którym należałoby podziękować, ale to jest tutaj w specjalnej książeczce zawarte. Na pewno warto podkreślić, że producentem był Marcin Bors, bo to dzięki niemu udało mi się iść w tą stronę, w którą planowałem iść, czyli po prostu w eksperymentalną stronę, sięgnąć po bardziej szorstkie środki.
niż przy pierwszym albumie. Na bębnach grał Wojciech Buliński, Piotr Ruszkowski na elektrycznych gitarach i steel gitar, Grzegorz Piasecki na basie, a Łukasz Damrych na instrumentach klawiszowych. No i też gościnnie wystąpił Atom String Quartet w ostatnim numerze. Instrumentarium bogate i czasami zaskakujące, jak się przejrzy wkładkę. No tak, eksperymentowaliśmy z dźwiękiem. Przepuszczaliśmy na przykład gitarę elektryczną przez taki mały piecyk. Sygnał z niego wychodził na pogniecioną kasetę magnetofonową na kaseciaka, a z niego szedł na sztudera szpulowego. Klasyka. Tak, więc to było dużo różnych zabiegów. Raczej Marcin by się powinien się o tym wypowiedzieć, bo on jest naprawdę fachowcem w tej dziedzinie. Ale ja w to wszedłem jak w dym i cieszę się, że tak się zdarzyło. Warto się, że tak powiem, pochwalić jakby ewentualnie trasą koncertową, jakby koncertami, tak, które czekają nas twoimi. Co tam masz w planach? No tak, 15 lipca gram w Toruniu na takim cyklu Pod Gwiazdami, cyklu koncertów. 28 lipca festiwal Więc Wiec w Krotoszynie i 25 sierpnia Art Energy w Gostyninie. Zapraszam. Znaczy będą jeszcze, dowiedziałem się tajnymi drogami, że będą jeszcze kolejne wideoklipy do tego albumu. No już ustaliliśmy, że żyjemy w społeczeństwie obrazkowym. I też, że jakby muzyka pięknie się z obrazem gdzieś tam skleja i że te klipy jakoś tam, jak są dobrze zrobione i mają sens, to podbijają wrażenie, więc będziemy o to walczyć, a przynajmniej ja. No i zobaczymy, co się zdarzy. Nie zdradzisz, do którego utworu powstanie. Trzeba poczekać. Z niecierpliwością oczywiście. Co mógłbym zdradzić, ale nie, no może zajmijmy się najpierw Skowytem, dopiero się ukazał. No fakt. A takie pytanie z innej półki. Jak przeżyłeś wczorajszy mecz Polska-Senegal? No przeżyłem. Przeżyłem. Musieliśmy przeżyć. Nie miałem wyjścia. Oczekiwania były większe. Aczkolwiek, ja nie chcę tutaj się mądralować, ale moim zdaniem było do przewidzenia to, że chłopcy z Senegalu nas zabiegają, no i tak też było. Ale to było wiadomo, że będą biegać. No było wiadomo, no bo na to polega piłka nożna, może ktoś nie zauważył, ale wydaje mi się, że kondycyjnie, no po prostu to właśnie kondycja zadecydowała o tym. No oczywiście, to można mówić o strategiach, ja się, tak jak powiedziałem, nie będę tutaj wypowiadał, bo nie jest to moją mocną stroną, aczkolwiek piłkę nożną lubię i kiedyś nawet bardzo lubiłem, ale zostawmy to trenerowi, spuśćmy emocje, poczekajmy sobie na niedzielę. Dobrze, a czy wyciągając jako artysta coś z takich tragedii można coś znaleźć, coś wyciągnąć, żeby... Ale... W sensie mówisz tragedii wczorajszego meczu? Na przykład. Wiesz co, to było tak intensywne doznanie, że nie byłbym w stanie napisać słowa na ten temat. No dobra, to może dzisiaj na przykład, albo jutro. Zobaczymy, jak wiesz, ustoi się... Tak, po Kolumbii, tak? Odpadnie kurz po walce, to wtedy tak. Po Kolumbii to na pewno już, wtedy trzeba będzie coś napisać. No dobrze, a jak widzisz szansę? Z Kolumbią? Wiesz co, nie znam, nie śledzę teraz w tych współczesnych drużyn, wiem, że Kolumbijczycy byli faworytami w grupie, ale przegrali z Japonią. My byliśmy faworytami w meczu z Senegalem, też przegraliśmy. Może to dobrze, zobaczymy. Wiesz. No to już będzie walka na noże będzie. Stawienie się teraz dopiero zaczęło. Więc chętnie poczekam na mecz z Kolumbią. Czyli jak to mówią muzycznie, show must go on. Oczywiście. Nie no, wiesz, bardzo dobrze. No teraz tak naprawdę zaczyna się gra. I chłopcy muszą, jakby wiesz, podnieść rękawice i pokazać. Może powinni posłuchać twojej płyty. Wiesz co, nie wiem, bo to, wiesz, oni muszą być na stronie A. Okej. Okay. Gościem Dzieje się w Warszawie był Leski. Bardzo ci dziękuję i powodzenia życzę. Dzięki. I cześć. Cześć. Hej.